Radio Plus. Sedno sprawy. A tym gościem jest Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, prezydent spotkał się wczoraj w sprawie koronawirusa z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, ministrem Mariuszem Kamińskim. Jakie wnioski z tej rozmowy płyną? Powiem tak, pan prezydent jest na bieżąco informowany, jest na bieżąco konsultowany zarówno przez pana premiera, jak i przez poszczególnych ministrów. Wczoraj rzeczywiście wieczorem odbyło się spotkanie z panem ministrem Mariuszem Kamińskim. Pan minister zapewnia, że wszystkie służby jemu podległe są w pełni przygotowane, w pełni gotowe do tego, że w Polsce koronawirus się pojawi, bo co do tego, idąc w ślad za słowami pana ministra Łukasza Szumowskiego, nie ma wątpliwości, że przyjdzie taki moment, że pierwszy zarażony koronawirusem w Polsce pewnie się pojawi. A na czym ta gotowość polega, jeżeli chodzi o służby podległe właśnie ministrowi Kamińskiemu? No tutaj chodzi o różnego rodzaju przygotowanie, na przykład na granicach, tak? Przygotowanie, jeżeli chodzi o nasze porty lotnicze tutaj. Także pan minister Andrzej Adamczyk, dzisiaj będzie takie kolejne spotkanie pana prezydenta właśnie z panem ministrem Łukaszem Szumowskim i z panem ministrem Jarosławem Pinkasem, więc tutaj pan prezydent jest na bieżąco informowany, jest na bieżąco konsultowany, ten przepływ informacji jest stały, na bieżąco monitorujemy sytuację w pełni. A jeżeli chodzi o te dzisiejsze spotkania właśnie z szefem GIS Jarosławem Pinkasem i z ministrem zdrowia, na jakich informacjach prezydentowi najbardziej zależy? Czego chciałby się dowiedzieć? To jest już kolejne spotkanie, które odbędzie się właśnie w tym formacie. Pan minister Łukasz Szumowski, pan minister Jarosław Pinkas przekazują panu prezydentowi na bieżąco stan, jeżeli chodzi o polską służbę zdrowia, jeżeli chodzi o gotowość polskiej służby zdrowia. Mamy te takie efekty związane choćby na przykład ostatnio o tym wiele mówiono z laboratoriami, które wykonują badania na obecność koronawirusa. Mieliśmy takich laboratoriów 2, dzisiaj mamy 8, tak? Przybyło nam kolejnych 6 tych laboratoriów. No to pokazuje, że polska służba zdrowia jest gotowa na to, żeby ci chorzy zarażeni koronawirusem byli leczeni na najwyższym poziomie. A prezydent w tej sprawie ma jakąś inicjatywę, oczekiwania? Są jakieś sprawy, które sam inicjuje w tych rozmowach? Na czymś najbardziej zależy prezydentowi Andrzejowi Dudzie, jeżeli chodzi o to zagrożenie właśnie, panie ministrze? Przede wszystkim, panie redaktorze, panu prezydentowi najbardziej zależy na tym, żeby zachować pełen spokój. Spokój i opanowanie, bo to jest dzisiaj najważniejsze. I to jest też apel, który wystosowujemy, gdzie tylko możemy, do przedstawicieli innych sił politycznych, innych polityków, żeby nie próbować, nie podkręcać tego tematu, mówiąc kolokwialnie. Nie próbować rozgrywać tego. Szczególnie, prawda? No, ale wie pan, no to jest po prostu nieodpowiedzialne, jeżeli ktoś próbuje wykorzystywać potencjalne zagrożenie koronawirusem w bieżącej działalności politycznej czy w kampanii wyborczej. To jest nieodpowiedzialne. To pokazuje, że ci politycy no, pewnie w pewnym sensie nie dorośli do funkcji, które sprawują. Sytuacja jest opanowana, sytuacja jest, najważniejsze dla nas jest zachowanie spokoju, bo tylko dzięki temu możemy w pełni normalnie nad tą sytuacją panować. Panie ministrze, to już kończąc ten wątek koronawirusa, no, patrząc na to, co dzieje się we Włoszech, to może to jest moment, żeby Radę Bezpieczeństwa Narodowego zwołać, żeby właśnie z opozycją jakiś plan działania ustalić. No chociażby to, jak mają reagować, jak komunikować w tej sprawie politycy. Tutaj na bieżąco poszczególne komunikaty są wystosowywane, czy przez ministra zdrowia, głównie przez ministra zdrowia, czy przez kancelarię prezesa Rady Ministrów. Wystarczy, że politycy opozycji nie będą próbowali rozgrywać sprawą koronawirusa w bieżącej działalności politycznej, w bieżącej kampanii wyborczej i to naprawdę będzie dla wszystkich najważniejsze. No, myślę, panie ministrze, że jest parę ważniejszych rzeczy niż działanie polityków opozycji w sprawie koronawirusa. Tu się nie, chyba ale myślę, że ale pytał pan o polityków opozycji, no to właśnie o tym mówię. Najważniejsze, żeby politycy opozycji nie rozgrywali sprawą koronawirusa w bieżącej działalności politycznej, bo wie pan, bo to jest nieodpowiedzialne. Panie ministrze, kiedy poznamy konkretny program pana prezydenta, z którym idzie do tych wyborów? Czy w ogóle będzie taki konkretny program, konkretne obietnice? Oczywiście, że będzie. Cała kampania wyborcza ma swój przebieg, tak? Wszystko ma swój czas, tak zwany timing jest bardzo ważny. Pierwsza konwencja, która kilka dni temu odbyła się konwencja inaugurująca kampanię wyborczą pana prezydenta Andrzeja Dudy. Miała być konwencją otwierającą. Mówiliśmy o tym, że będzie konwencja także konwencja programowa i ta konwencja przed nami to jest kwestia 2-3 tygodni może, kiedy ta konwencja się odbędzie, na której pan prezydent przedstawi
swój program na najbliższe wybory prezydenckie, program, który chciałby realizować przez najbliższe 5 lat. A te rzeczy, których nie udało się zrealizować w minionej kadencji, jak chociażby kwota wolna od podatku, pan prezydent podtrzyma ten postulat? Ale to jest tak, że my jesteśmy gotowi o debacie na temat tych obietnic, które pan prezydent przez ostatnie 5 lat zrealizował, a zrealizował właściwie niemal wszystkie obietnice, które złożył w 2015 roku, plus te, których wtedy nie zapowiadał, na przykład program 500+ na każde dziecko, bo przypominam, że w 2015 roku pan prezydent mówił o tym, że program 500+ będzie programem na drugie i kolejne dziecko. Dzisiaj program 500+, także dzięki inicjatywie pana prezydenta, jest realizowany, jest wypłacany na każde dziecko, więc wie pan, my możemy rozmawiać o tym, co udało się zrobić przez ostatnie 5 lat, nie mamy z tym żadnego problemu, bo przez ostatnie 5 lat Polska odniosła ogromny sukces, także sukces w zakresie polityki gospodarczej. Panie ministrze, mówi pan o otwartości prezydenta do rozmowy. Ta otwartość jest tak daleko posunięta, że przed pierwszą turą pan prezydent chciałby debatować ze swoimi konkurentami w tym prezydenckim wyścigu, bo przypomnę, że 5 lat temu apelował do wówczas urzędującego Bronisława Komorowskiego, żeby do takiej debaty stawał. Pan prezydent nie ma żadnego problemu z tym, żeby rozmawiać, żeby debatować o programach, żeby debatować merytorycznie. Ja przypominam sobie, że w debacie z innymi kandydatami będzie uczestniczył. Ja przypominam sobie, że nie tak dawno temu pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że nie będzie debatowała z innymi kontrkandydatami, więc wie pan, myślę, że problem co do debat jest z całą pewnością zlokalizowany gdzie indziej. No ale pytam, czy prezydent jest gotowy i otwarty ale na debatę przed prezydent mówił o tym turą. Wielokrotnie, że jest gotowy do tego, żeby debatować, żeby rozmawiać o programach. Z kontrkandydatami, tak? No bo wie pan, no, na tym polega kampania wyborcza, żeby rozmawiać, żeby debatować o tym, jak ma wyglądać Polska, jaka jest wizja Polski, jaka jest wizja rozwoju Polski, jakie mamy programy, o czym chcemy z Polakami rozmawiać. I to jest to najważniejsze dla pana prezydenta. Czyli sztab jest też gotowy do rozmów z innymi sztabami, tak, żeby wypracować jakąś formułę odpowiednią dla wszystkich. My jesteśmy oczywiście otwarci, natomiast jak słyszę niektórych kontrkandydatów, którzy twierdzą, że nie będą debatowali, no to wie pan, no to wydaje się, że nie na tym polega kampania wyborcza. No to miejmy nadzieję, że debat dojdzie, no to chyba dla dobra wszystkich. Przypominam, panie redaktorze, bo to jest jedna ważna rzecz. Zgodnie z prawem Telewizja Polska ma obowiązek ustawowy zorganizowania takiej debaty. To jest, myślę, dość istotne. No tylko, że prezydent nie ma obowiązku uczestniczyć w takiej debacie. Ale pan prezydent, jakby pan zauważył, całe 5 lat swojej prezydentury jest osobą otwartą, jest osobą, która ciągle prowadzi dialog, która ciągle rozmawia z Polakami, która ciągle z Polakami się spotyka, bo pan prezydent Andrzej Duda wybrał model prezydentury otwartej, wybrał model prezydentury dialogu, model prezydentury, w którym rozmowa jest czymś normalnym, naturalnym, a nie czymś ekstra, jak to miało miejsce za czasów prezydentury Bronisława Komorowskiego. Wspomniał pan minister o telewizji publicznej. Przed panem prezydentem decyzja w sprawie rekompensaty dla mediów publicznych, bo rzecz i publicznego radia dotyczy. Czy pan prezydent ma wątpliwości w tej sprawie? Czy jak rok temu podpisze nowelizację? Trwa analiza, panie redaktorze, ustawy, która trafiła na biurko pana prezydenta. Analiza przez ekspertów w Pałacu Prezydenckim. Pan prezydent zgodnie z konstytucją ma 21 dni na podjęcie decyzji. Ale to nad czym się, panie ministrze, zastanawiają ci eksperci, bo w tamtym roku pan prezydent, jak rozumiem, prawnych wątpliwości nie miał żadnych, więc chodzi mi o to, czy teraz dyskusyjna jest z perspektywy pana prezydenta sama wysokość tej kwoty. Panie redaktorze, na dzisiaj nie debatujemy na ten temat, dlatego że są eksperci, którzy weryfikują, czy ustawa była przyjęta przez parlament zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z regulaminem Sejmu, z regulaminem Senatu i czy merytorycznie te przepisy powinny być częścią polskiego porządku prawnego. Ta analiza, jak w przypadku każdej innej ustawy, która trafia na biurko pana prezydenta, trwa i w momencie, w którym pan prezydent podejmie decyzję, przekażemy stosowny komunikat. A poza opiniami ekspertów, czy też brane są pod uwagę badania w tej sprawie, bo no, chociażby Dziennik Gazeta Prawna takie badania opublikował, z których wynika, że co trzeci nawet potencjalny wyborca prezydenta nie chciałby podpisania tej ustawy. Panie redaktorze, analiza zawsze jest maksymalnie szeroka, natomiast decyzję w tym zakresie podejmuje indywidualnie pan prezydent. Panie ministrze, czy pan prezydent jest zadowolony z tego, jak jego kampanią kieruje pani Jolanta Turczynowicz-Kieryło, pani mecenas? Czy to był dobry wybór, no tak z perspektywy tych paru dni zaledwie? Panie redaktorze, podział obowiązków w ramach szerokiego sztabu wyborczego pana prezydenta Andrzeja Dudy jest dość jasny. Pani Jolanta, o której pan wspomniał, Turczynowicz-Kieryło, jest szefową kampanii, szefową sztabu tej
części organizacyjnej Joachim Brudziński, szefową sztabu tej części programowej jest premier Beata Szydło. Jest jeszcze ta część medialna, duża część medialna, za którą odpowiedzialny jest rzecznik sztabu pan Adam Bielan. Więc ten podział obowiązków jest dość jasny, dość klarowny. Pytam, czy ta działka właśnie pani mecenas jest dobrze kierowana zdaniem pana prezydenta, zdaniem no chociażby pana ministra też. Panie redaktorze, my widzimy pracę sztabu od środka. Ja wiem, że dzisiaj jest frontalny atak szczególnie jednego środowiska medialnego na panią Jolantę Turczynowicz-Kieryło. Atak, który polega także na tym, że atakuje się najbliższą rodzinę pani mecenas. Ale pani pyta tylko o jej pracę, więc wie pan, w tej roli. Ja chcę tylko, żebyśmy mieli to na uwadze, że takie rzeczy, które pojawiają się dzisiaj w przestrzeni publicznej w stosunku do pani mecenas, ale nie tylko, bo także w stosunku do innych osób, które uczestniczą w naszej kampanii wyborczej, są naprawdę brutalnym atakiem, w którym wykorzystuje się życie prywatne tych osób, które nie powinny mieć miejsca po prostu. I czy to kampania wyborcza, swoją funkcję sprawuje pani redaktorze, kampania wyborcza nabiera rozpędu, jak kampania wyborcza każdego z innych kandydatów. My mamy swój plan, jesteśmy przygotowani do tej kampanii wyborczej, realizujemy nasz plan. Mam wrażenie, że jest jakiś problem z odpowiedzią na to pytanie. Czy to był dobry wybór? Ale oczywiście, że to był dobry wybór. To jest tak, że pan prezydent wybiera skład swojego sztabu. Ten skład sztabu był kilka dni temu ogłoszony w naszej siedzibie. W siedzibie Komitetu Wyborczego kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pracujemy, pan prezydent spotyka się z Polakami, jest przygotowana konwencja programowa. Kampania trwa w najlepsze. A kto zaproponował panią Jolantę Turczynowicz-Kieryło do tej roli? Czyja to była decyzja, panie ministrze? Powiem trzeci raz, to pan prezydent Andrzej Duda decydował o tym, kto będzie członkiem jego sztabu. Ale ktoś musiał zaproponować, prawda, panią mecenas? Panie redaktorze, pan prezydent Andrzej Duda dokonuje wyboru członków swojego sztabu wyborczego. A mówił to rzecznik pana prezydenta, minister Błażej Spychalski. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Bardzo. Dobrego dnia panu ministrowi, państwu życzę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy.